W poprawce 11 Senat proponuje między innymi, aby zbiorcze wyniki kontroli za rok 2012 stanowiły podstawę do dokonania pierwszej oceny ryzyka i określenia sektorów działalności, o których mowa w artykule 4 ust. 7 punkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11 poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 413 posłów, większość bezwzględna 207. Przy braku głosów za i wstrzymujących i przy 413 głosach przeciwnych stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu do ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ogłaszam 2 minuty przerwy.